Cześć, witajcie na moim kanale Maybe Baby. Jak wiecie, zawsze dzieje się różnie i kolorowo. Dzisiaj będzie kolorowo. Zaraz zobaczycie. Cześć, dzisiaj u mnie goście. Wyprostowani, proszę. Młodość kontra... Dojrzałość. Miałam starość, ale dobra. Młodość kontra dojrzałość. Chcę spać dzisiaj u siebie w sypialni, więc dojrzałość. Stiu, czyli młodość i dojrzałość. Oj, czyli, już nie czuję się młody. Naprawdę? Ile masz lat? Ile? No prawie 30. Proszę, jesteś młodszy ode mnie. Jesteś najmłodszy w towarzystwie. Co się nie zdarza często u nas w rodzinie, bo zawsze w towarzystwie ja jestem najmłodsza. Tak, bo zawsze przychodzą nasi znajomi. Wiesz dlaczego nasi znajomi, moi znajomi tak. przychodzą do nas? No bo są na emeryturze, mają czas. Tak. Więc ja zawsze jestem najmłodsza. Ale czuję się nieźle. Jak wcześniej wspomniałam, jest różnie, nie tylko na poważnie, gadżetowo i parentingowo, ale dzisiaj sprawdzimy chłopców, jak oni sobie radzą z terminami związanymi z macierzyństwem i z dziećmi. W związku z tym, że z tym nie ma dzieci. Nie masz dzieci. Nie, jak coś do kamery, to nie. Nie. Ale... Nie, ogólnie też nie. Ale że nie masz, czy że nie wiesz, może na przykład? Nie planujesz, czy nie chcesz? Nie wiem. No bo jesteś, wiesz, znaczy... młody, przystojny, wiesz, i kto wie, no. Raczej nie. Na razie nikt się nie zgłosił. Nie musisz mówić prawdy. To ty, te słodziaki tam, Marta, to patrzy. Nie, no co? Nie, w ogóle nie mówmy o tym. Tu nie mów takich rzeczy. On nie ma nic wspólnego ze słodziakami, to jest poważny youtuber. No co? To nie słodziaki, tylko te drugie. I teraz tak, ja zadaję pytanie, znaczy zadaję, mówię termin, mówię słowo i ty spróbuj wytłumaczyć, co to znaczy. A ja ci jak pomogę. Jak nie, to Czarek ci powie, ja ci pomogę, a jak Czarek ci nie powie, to ja was wyśmieję. Dobra? Dobra. Okej? Okej. Okay. To pierwsze. Damy. Niemowlak, a noworodek. Niemowlak? Czym się różni niemowlak, a noworodek? No noworodek to się jest nowo, się urodził. No. A niemowlę? No jeszcze nie mówi. Tak? Tak, oczywiście, brawo. No dobra, niemowlak, a niemowlak. Noworodek, a niemowlę. No noworodek to jest tuż po urodzeniu dziecko. No. A niemowlę to jest właśnie do czasu, kiedy nie mówi, to się mówi niemowlę. To noworodek jest do jakiego momentu? Noworodek to jest, nie, do miesiąca? Sekundzie, jak się urodzi. Dobrze! Do miesiąca gdzieś. Dobrze. No. Tak przez sekundę, jak tak, akurat tak. wychodzi... Niemowlę! Ale ładny. Słodki noworodek, aj, up, nie, sorry. Nie tak. O, noworodek! Ale ładny niemowlę. No. Tak. Dobrze. No to czyli dalej. Czyli do miesiąca, okej, okay, spoko. Smułka? Co to jest smułka? Nie wiem, to coś, co się wkłada do buzi? Tak, do smacznego. Nie? No, to nie. Ja pierdzielę, ale pojechałeś. To jest smoczek, ale myślałem, nie, że może... Nie. Smułka. Smacznego, Stiu. Mogę powiedzieć, czy ty będziesz tłumaczyć? A, nie, to drugie, to jesteś w kolejności, proszę. Smułka to jest... Kurde, nie dam rady. To jest pierwsza kubka dziecka. O wiesz? Nie. Taka zielona, stary. Taka czarna. To takie, wiesz, smułka. A propos... Wiesz dlaczego, bo dziecko w łonie jest wypełnione wodami płodowymi. Kiedy wychodzi na świat, no to się oczyszcza organizm i to jest tak zwana smułka, ta pierwsza kubka. Nie? Aktor położna, ginekolog w jednym. Jakby na to nie patrzył. Jestem położna, mogę odbierać poród. Wszystkim odbiorę. Dalej. Połóg. To jest taki period. No. Ale nie podpowiadaj, no poczekaj, połóg. Powiedziałem po angielsku, zrozumiałaś? Specjalnie mówię w narzeczu. Period. No to jakiś, no okres jakiś taki. Tak. Połóg. Coś po urodzeniu, że taki i że złe samopoczucie przez jakiś czas? Tak, depresja, myśli samobójcze, tak? Straszne. Tak? Nie, robicie sobie to wiedzę. Nie. To... Okres u kobiety. Okres u kobiety po urodzeniu dziecka. Kiedy. A reszta to dochodzi do siebie. Dochodzi do siebie. Czyli jest złe samopoczucie, można powiedzieć. Czy nie? Nie. Szczęśliwa. O, mam dziecko. O, niepodobne. A, czyli chwila, która po prostu zdaje sobie sprawę, że ma dziecko. Ale to trwa wiele miesięcy czasami, wiesz? Nie, dobra. No. Tak, tłumaczę ci. Połóg to okres, który trwa generalnie około 6 tygodni.
Aha. Faktycznie kobieta się czuje średnio na jeża, można powiedzieć. Tak, po hormony, tak. Ale jeszcze oprócz tego, coś się dzieje w jej organizmie, czyli się oczyszcza dodatkowo. Tak, tak. A resztę sobie nie będę zdradzać szczegółów, żeby wiesz. Czyli z takiej dziewczyny robi się z powrotem. Wiotka, elegancka, miła. Dobre. Tylko jedną rzecz pamiętam. No. Charakter się nie zmienia. Okay. Nawet czego? W połogu. Kobiety, niczego kokoła. Czyli musisz znaleźć taki dobry charakter. Okay. A mnie punkcja. Nie pomogę ci. To jest... kurde, to jest coś... jakieś pobranie czegoś? No. Pobranie... takiego płynu, no. Żeby sprawdzić to, co przechodzi do dziecka przez ten? Nie. Nie do końca, to, co jest, w czym jest dziecko. Czyli jak to się nazywa? Amniotic fluid się nazywa po angielsku, ale nie wody wiem. Dlatego płodowe. Wody płodowe, tak? Wbija się taką dużą igłę. Igłę, no. Tak? I się pobiera wody płodowe, żeby sprawdzić, czy dziecko jest zdrowe. Tak, dokładnie. Czyli mniej więcej... A ty widziałeś? No ale to właśnie, to jest teraz takie, że jak ja zgadnę. No, ale widzisz, bo pan sobie po angielsku połączył te kawałki i mówi, no. To musi być to czy tam. A no. Mnie punkcja, wiesz, zaskoczyłaś mnie, wiedziałem, że to chodzi o pobieranie no, jakiegoś płynu. No bo ja jestem płynu. Przed 30 rokiem życia, więc nie wiedziałem nie czego. Po 30 roku życia to generalnie jest zalecane, ale bardzo niebezpieczne też. Ja właśnie o to chciałem zapytać. To jest niebezpieczne. Ponieważ tego nie miałem, to skąd mogę wiedzieć? No. Prawda? Czyli miałeś amniopunkcję. Miałem. Miałeś. Pobierali tak. Płyn. Niektórym się przydaje amniopunkcja mózgu na przykład. Ciemieniucha. Ale komu? Do kogo to nie, mówię? Nie, nie, nie. Że dobra, w ogóle, poza naszym towarzystwem. Tak, tak, tak. Są, istnieją takie osoby, tak. Nie, do was się to nie, przydało, absolutnie. Tak. Jesteś moim mężem, włączasz telewizor w odpowiedniej godzinie i patrzysz, masz całą salę takich ludzi. Amniopunkcja mózgu. Dobra, dalej. Co by to takiego, to już było? Ciemieniucha? Ciemieniucha. A wiesz, są sportowcy, którzy na przykład, nie wiem czy dobrze będę tłumaczył, używają Head and Shoulders, no. Wiesz, żeby nie mieć czego? Łupieżu. No, to ciemieniucha, to jest, dobrze tłumaczę? No, czekaj, bo próbuję, no. To u małego dziecka, u niemowlaka. Na pupę, nie. Tak, na pupę. Nie, no nie. Pod jajeczkę na pupę. Nie, a jak dziewczynka? To na patelnię. Cicho. Nie, to jest takie coś, co się robi dziecku, wiesz, takie uszczy. Ale on ma mówić, a nie ty. Ale widzę, że nie wie. No, wiedziałem, ale no... Nie, no ale wiesz, no, chciałem przerywać. Nie, no nie wiedziałem. To co to jest, pazur? To ciemieniucha, no. No to tutaj ma dziecko i na a, że tak się to nazywa po prostu. Tak, to wychodzi, jest taka skóra, która narasta się, i uszy się później mówi, no head and shoulders. Nie, no nie myjesz dziecku head and shoulders. Dorośli jak mają... Dorośli jak mają coś nie działa. No, dorośli jak mają... Dalej to... Dorośli jak mają, ty złupiesz, no. Czy nie? Nie, no jest to inny rodzaj skóry. No wiesz, no dziecku nie wymyjesz head and shoulders, tak? Jak nie, ty nie, sobie... Ale mówię, to ma? Tak, to no. Jest taka narastająca skóra. Dlatego ja mówiłem, żeby on skojarzył, że to jest u dziecka. To się nazywa ciemieniucha? Powiem ci tak, bardziej wiem, co to jest ciemieniucha, niż co to jest łupież. Więc ciemieniucha umiem wytłumaczyć, że to jest taka narastająca skóra, którą trzeba generalnie jakoś zlikwidować i robić to specjalnymi preparatami. Łupież nie wiem, co to jest. Znaczy wiem, co to jest, ale nigdy nie miałam, więc generalnie się tym nie zajmuję. To pewnie. Żartowałem. Laktacja? To jest okres, w którym kobieta po prostu produkuje mleko jeszcze, nie? Wow! No, stary, mleko. Smacznego. No, próbowałem no, kiedyś. Ale tak. No, no, kiedyś no, no właśnie. A co to jest ciemiączko? Brzmi dosyć poważnie. Tak? No, kurde, nie wiem, się śmieję się cały czas, to nie wiem, czy to zgaduję. Nie obrączko, to co zakładasz na palec. Ciemiączko. Ciemieniucha, ciemiączko. Podobne, nie? Coś, ma... Jakieś coś nie tak. No coś nie. Coś no podobne. Nie, coś tak. Dlaczego coś nie tak, tak? Coś tak. Coś ciemiączko. Tak. Coś tak. Coś na tak. Co? Na czole? No. Na głowie? Pierwsze nie. Włosy. Tak! Serio? Nie, to są pierwsze włosy pod pachami. Nie, żartowałem. Pierwsze nie. Włosy? Od dziecka? Nie. Po prostu. Czekaj, bo mówicie tak, ale nie wiem. Czekaj, bo za to już mówimy. Powolutku. Powiedz, co to jest ciemiączko. Ja mam powiedzieć? Ja mu wytłumaczę. Tak, no to jesteś ciemiączko. Dziecko jak się rodzi, żeby przejść przez narządy rodne. Kanał rodny, nie narządy rodne. Oczywiście kanał rodny. Rozwaliło to jak jest główka dziecka, no. To nie wiem czy wiesz, ona ma taką dziurkę po środku tutaj. Bo ona się tak robi,
I dziecko, jak się rodzi, to ma troszkę taką główkę ten. I dopiero no potem ma swój kształt. I zostaje takie kółeczko, które zarasta. Nie masz tam kości. Kości nie masz. Masz, cała główka jest w kości, a tutaj jest jedno takie kółeczko, które nie ma kości. Są religie, które wierzą, że właśnie to ciemiączko, ta dziura w głowie, to jest nasz kontakt z kosmosem. I wiesz. A niektórzy, jak są głupi, to właśnie mówią, że jak byli mali, to stali w ciemiączko i dlatego są głupi. Tak się tłumaczą. No, to różne są zabobony. Ale wiesz, tak czy inaczej, to jest to miejsce, które zarasta. Jak długo się to zarasta? Rok. O kurde. No, trzeba bardzo uważać, bardzo uważać z dzieckiem, żeby go nie uderzyć czy coś, bo to jest mózg. Jest bardzo miękkie. To jest tu tylko, masakra, nie wiedziałem o tym. No. A widzisz, jakichś ciekawych rzeczy? Zapraszam cię serdecznie do mnie na kanał, więcej się dowiesz. Dobra, dalej. Owsiki. Zrobiłem owsiki. Cicho. Owsiki to wiesz, co to jest. To dorośli też mają, fuj. A raczej dzieci, no ale ty. No widzisz, wszystko ci jakieś mówię. Robaki. No. Jakieś, to jest moja odpowiedź, ale jakieś robaki, nie wiem. No. Jakieś... Z przewodu pokarmowego, z jelit, robaczki są w przewodzie pokarmowym, trzeba zabić. Dziecko czasami często zgrzyta zębami w nocy, to może być objaw, pierwszy objaw tego, że ma owsiki tam. Mhm. I przez to, że dzieci biorą paluszki do buzi, wiesz, to czasami brudne ręce powodują, nie bakterie. Brudne ręce powodują to, że możesz mieć jajeczko, takiego owsika, które dojrzewa dopiero, dobrze mówię? Ale mu obrzydziłeś dzieci, o matkę. Worms, tak? Worms. Ale to nie tylko dzieci. Tapeworm jakiś, taki coś w tym stylu. Pasożyty. No, pasożyty takie. Glista ludzka, takie przyjemne rzeczy. No nie, glista to już jest coś poważnego. No ale wszystko to należy do pasożyty. Wystarczy gdzieś ogórka kiszonego, wiesz. Powiedziałam ci, glista ludzka, byś się skarżył, o co chodzi. Dobra. Dawaj więcej o chorobach, bo nudno. To już chyba potówka. No to łatwe. Potówka. No nie wiem, czy jest takie łatwe, to mi nic nie mówi. No, to dawaj. Coś z potem związane? Nie. No. To jak dziecko się za bardzo poci. No to co mu wychodzi? Kosteczki. Tak, super. To są potówki, tak. Laktoza. No to wiesz, laktoza, to przy angielsku przecież. No to jest to samo. Nie. Laktoza? Laktoza. No laktoz. Tak, no, a laktacja, a laktoza, to wiesz. No tak, no to jest w mleku, tak? No, tak, no. Mleku, związek z mleku, tak. No. Często dzieci są uczulone na laktozę, dlatego to, wiesz, tak? Podałam, tak. I dlatego nie mogą pijemy mieć... mleko bez laktozy. My też pijemy mleko bez laktozy, tak? Super, tak. No i widzisz. Czara też pije. Polecam. No, znaczy kokosowe mleko nie ma laktozy. Też dobrze. No, tak. Sojowe nie ma laktozy, ale ma za to inne trucizny. Ryżowe. No, ryżowe też nie ma. Kangurowanie. Jak się nosi dziecko z przodu w tym? No, blisko. To z tyłu w tym. Ale z czym to? Nie. Z przodu. Nie, z przodu. Znaczy z przodu. Jak nosisz dziecko z przodu? W tym. Tak, znaczy no niekoniecznie w tym, jak po prostu dziecko nosisz cały czas przy sobie, skóra do skóry. O. Czyli no, dziecko jest blisko matki, czuje ciepło, w szczególności jak się wcześniaki rodzą. To wtedy się właśnie kanguruje, bo wtedy... No ale wiesz, jak robisz to ze sobą dorosłą, to też jest kangurowanie, czy nie? Skóra do skóry? Nie, to seks. No widzisz, to jest ta różnica. Tak. Seks to byś wiedział, nie? Dobra, no, dalej. Tak. KTG. Wiesz, co to jest seks? Wiem. To tak między 5 a z tego się biorą a 7. To jest seks. To jest seks. No. Już więcej do nas nie przyjdzie. Przyjdź, wpadnij prywatnie, już bez nagrywania. Na seks? To ty powiedziałeś. No ja, okej, dobra. Ale żony nie będzie. No co? Na szóstą miałem. Na szóstą, at six. No, at six. O matko, pozor, chyba śpisz się sam. KTG. Zawsze się przysamy. Jeszcze raz? KTG? KTG. To jakiś, kurczę, coś a la rezonans, jakieś sprawdzenie. Podobne. Tak? No. To nie jest ultrasound przypadkiem? To nie jest to? Nie. KTG to jest... Sprawdzenie serce. Tak. Jak bije serce dziecka, jak jeszcze się w brzuchu. Tak, jak puls. Już masz, już jest blisko terminu porodu, to matka od tam 36, 37 tygodnia ciąży idzie, podłączają jej takie pasy i tam sprawdzają, czy dziecko... Cały czas, czy tylko taką... Nie, doraźnie. KTG, czyli dla kids. Dla kids, może tak. Dobra, ostatnie. KTG, ale dla dzieci. Ostatnie. Abgar. Abgar? Mhm. Jakieś, kurczę, gdzie arabsko jakoś. Oh. Brzmi, nie? No. Ale to nie jest. Nie jest.
Nie patrzcie na mnie, ja wiesz, ci nie patrzę. No właśnie, Abgar. Strasznie. No dobra, to ci powiem jeszcze jedno. Skala Abgar. Skala Abgar, o to o, będzie łatwe. Tak. Skala Abgar. Co, nie wiem, coś z wagą dziecka, jak się rodzi? Czyli skala to, czy jest w miarę normy, czy za mało? Dokładnie. Super, to jest taka specjalna skala, według której dziecko dostaje punktację od, no, do 10, to jest maksymalna. Tak. Czyli ma wszystkie paluszki, wszystko na miejscu, nie jest krzywe, nie ma żadnych znamion, wiesz, czy oddycha dobrze, bije serduszko, mierzy się, waży, wiesz, i dobra, się dobra, bo jego to nie obchodzi, daje. Kochanie, proszę cię, to nie jeszcze to jest trochę niezręczne, jak dziecko nie oddycha i dają ci jeszcze jedynkę z tej skali, nie? Głupio, nie? Bez sensu. Ale musi oddychać. Nie dają. Bo człowiek mówi, że jak, czy oddycha, czy nie. No nie, no znaczy, jak jakby wszystko oddycha, się wiesz, składa wszystko na to, bo składać. Oddech masz też różnego rodzaju, może być no. płytki. A, że może, okej. Okay, tak. Oddech, w zależności od tego, jaki jest rodzaju, też wskazuje na jakiś składę. No nie. To już wtedy się nie skaluje, właśnie trzeba ratować dziecko. To no nie, chyba nie, tak. Dobra, łożysko. To wszystko. Łożysko. To wszystko. Słyszałem to wszystko. To wszystko. Łożysko. To dziękujemy. Łożysko. I do zobaczenia. Nie, dawaj łożysko. To dobre, łożysko. Łożysko. To nie jest to, z czym dziecko śpi? Nie, to z czym chodzi. Ty to z czym chodzi. Nie, to jest akurat łóżeczko. Ale wiesz. Łożysko. Ale małe, bo małe to jest łóżeczko, a duże to jest łożysko. Dobrze kombinujesz po polsku, dobrze. O no. Jesus, a ksiop śmie. O mamo. No dawaj. O, ja. Spróbuj, ale blisko. No to ale blisko, coś śpi. Serio? Blisko, coś co śpi. Nie, chodzik. Ale dobrze, wziąłem chodzik. Okay. Nie, no to u kobiety. U kobiety. To jest związane jeszcze, jak jest, jak dziecko już nie, jeszcze nie jest w łóżku, tylko jeszcze jest tam w środku. To jest otoczone w brzuchu łożyskiem. Co ty pieprzysz za głupoty? No co ty? Nie? To nie, to poczekaj, Edytka powie. No dawaj. No. Łożysko. Dziecko z macicy. No i co? A w macicy jest łożysko. A co jest przyklejone? Przyklejone jest łożysko. Placenta? To jest takie... Placenta. Taki placek w sumie, jakby na to nie patrzeć. Takie no, coś... I to wychodzi, jak się rodzi? Tak. No to placenta. A służy do tego, że karmi dziecko i dziecko też dzięki temu oddycha, bo jest połączone pępowiną, tak? Tak, bo pamiętasz żart z łożyskiem? Nie mówmy może tego. Chłopaki, ja kończę już, tak? Tym łożyskiem to wszystko kończymy i zapraszam Was na następny odcinek. Mam nadzieję, że będzie. I co, jak mi poszło? Super, tak? Naprawdę. No, naprawdę. Ja, myślałam, jak że na nie Polaka, jak na... Nie, ale że ty... Ale że w ogóle, wiesz, nie ale masz ja myślę, że jak na młodego faceta, który nie ma dzieci, to nie będziesz nic wiedział. Nie, ja też robiłem ten, rok anatomię, fizjologię, coś tam się przydało z tym amnio i ten. Ale ogólnie, ale w Anglii też, więc tylko rzeczy, które miały połączenie angielskie, to mi się udało wyłapać gdzieś tam. Ale bardzo dobrze ci poszło. Yes. Wyglądasz jak młody lekarz teraz już. No nawet byłem młodym lekarzem w filmie u mnie. Gdzie grałem lekarza. Bardzo, bardzo dobrze wyglądasz jako młody lekarz. Bym ci uwierzył, że jesteś lekarzem. Założył biały fartuch i powiedział, że jesteś lekarzem. No. To zapraszam do gabinetu. Pediatra. Trzymajcie się, pa.